Hej, z tej strony Dyku i dostałem od wydawcy grę do przetestowania Perish. Wstępnie to jest coś w rodzaju roguelike'a, gdzie tracimy przedmioty po śmierci. Ale nie przedłużając, przejdźmy do trybu solo i zobaczmy z czym to się je. Okej, okay. Shiftem się nie biega. Pilgrimage remains unfulfilled, Pariah. Pass through the portal and discover your fate. Pod Shiftem mamy tak zwanego dasha. Ja już tutaj co nieco sprawdziłem. Nie jesteśmy w stanie kupić, bo mamy 80 monetek. Raczej nie mam jak ich zachować. Tutaj nie ma standardowego paska życia. Po prostu mamy 3 kropki. I Elysium to jest początkowe stadium gry. Szkoda, że ja zaczynam od momentu, gdzie skończyłem testowanie FPS-ów i tak dalej. As you head towards Aegonius, Persephone will be heading in the opposite direction towards you. Dedicate the lights of this Orphic temple to Persephone, and she will likewise guide you to your rightful fate, Pariah. A, i jedno co widzę. Wow! To ray tracing takie problemy stwarza w grach u mnie. Więc będę musiał się pozbyć ray tracingu. Niestety coś się krzaczy. O, jakaś chyba znajdźka, tak? Pozbądźmy się wrogów na początek. Nie podobają mi się tylko kolce tutaj. Dobra, tych mamy. Jak ich w głowę trafimy, to oni chyba padają na początku, od razu. Wow, bo się tu cały czas rozpicie. W każdym bądź razie oni im się przydają. To są zawsze monety, które dadzą nam możliwość zakupienia lepszego ekwipunku na późniejsze rany. Trochę przypomina serwis sama. Wiem, że dużo osób nie wygrało w dawnych czasach. Okej. O, dostaliśmy trafienie raz. Jeszcze nie rozkminiłem, jak się regeneruje życie. A, i nagrodę w postaci karty. Osłona życia nie poblokuje nam pojedyncze śmiertelne trafienie. Przetasowaniem. Natychmiast pokazuje posiadany przez ciebie danakę do puli zdeponowanych danakę. O! Czyli cała kasiorka trafiła nam. W
do skarbca. Tu już się zaczynają lepsi przeciwnicy. Okej. A my mamy lecieć tam. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy ja jestem w stanie broń tylko kupić? Czy będę po prostu cały czas biegał, dopóki nie kupię broni? Co to było? Gdzie to jest? Chyba podnieśliśmy nas z automatu. Tam mamy pójść, ale pytanie... Okej. Dobra. Przejdźmy tu dalej. Pusto. To są nasze nagrody tutaj. Jak ja mam kopnąć? To jest oznaczenie jakieś. Dobra, potrwałamy. O, nowa broń. Labros odblokowaliśmy. Tu możemy do Panteonu wrócić, a tutaj mamy pewnie jakąś poradę. In the Necromantium. Find a soul strong-willed enough, and they will help you move on from this pestilent realm. Aj, to nas się zablokowało. W grze nie ma pauzy. To przede wszystkim. Więc gra się głównie opiera na walce. Niestety zginąłem. Ale zginąłem, bo przedstawiałem ustawienia z ray tracingiem, żeby nam gry nie przycinało. Ale no cóż. Taki gain lub tej gry jest, więc będzie się ginąć. Enter the portal. Your odyssey begins here. Mamy 479 monet. Labrys 250 bierzemy i może byśmy wzięli jakiś pierścień zdrowia. Stać nas? Nie stać mnie na pierścień zdrowia. Na korony też mi nie stać. Ale swój saletry możemy wziąć. Mamy toporek. Pójdziemy sobie z toporkiem. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Podróż do Elysium. Co tym razem nam tutaj dadzą? And in death he will honor your safe passage. Okej. Oj, już jednego zdrowia nie mamy. Etap ukończony. Przywróćmy sobie życie.
Dobra, ta broń. Mamy możliwość powrotu do Panteonu. Ale myślę, że pójdziemy dalej. Dobra. Czyli w takim game loopie, czy jak mamy już lepszą broń i tak dalej, to już to wszystko będzie szybciej szło nam. To są ładunki broni naszej. Okej, okay. Mogę go trafić. To, że tam pokazuje te znaczniki, nie mamy iść, to ten game loop jest też taki znacznie dużo szybszy. Pytanie, czy tutaj czegoś nie ma do znalezienia jeszcze. W sumie jest tak na niebiesko oświetlone. No właśnie. A wypadałoby coś tam podblokowywać na początek, nie? Pod którym był kopniak pod V. Kurde, trafił nas. Zofosa mamy odblokowanego. Wow. Więc warto coś tutaj szukać w razie co. O, tu jakieś pułapki. I tu chyba niepotrzebnie przyszedłem. O kurde. Idziemy stąd. Eksploracja się opłaca, ale... może być zgubą. O, kartę chyba dostaniemy. Piekielne sztylety. O, to jest fajne. Ale idźmy do celu. Mamy wbudzić Minotaura. Niestety musiałem odesłać komputera, więc cały progres straciłem, ale może nie przechodźmy. Trudno. Ale to i tak mieliśmy 200 monetek. To już za bardzo by mnie nie ratowało. Aktywujmy posąg. Survive their reckless walkers, and I will work to open the gate. Tym razem musimy falę przeciwników przeżyć. Okej. Dobra. Pytanie ile? To jest zasadzka ogólnie. Więc nawet jakbym za każdym razem tutaj wchodził, to zawsze jest coś innego do zrobienia. Kopnięcie podwójne obrażenia, ale wolę życie. Okej, tu mamy iść dalej.
Co Danake dostaliśmy? Wow, prawie bym zginął. Znaczy nie zginął, ale stracił punkcik. Tu się możemy cofnąć wreszcie co do Panteonu. Tu możemy iść dalej. In the Necromantia. Find a soul strong-willed enough, and they will help you move on from this pestilent realm. No tak, Kainup ogólnie jest... tej gry ciekawy. No jest na razie tylko taki odcinek podglądowy. Trafienia w głowie. Szczeletu nie mamy. Więc bierzemy szkolenie strzeleckie. Nie wiem, czy trafiłem w głowę. Wow. O! Co ja tu muszę zrobić ogólnie? Najgorzej to jest stać w miejscu w tej grze. Mamy go złapać. Kontakt posuwa. Okej. Nadchodzą kolejni wrogowie. Oj. Tam są wrogowie, dobra. O! Jeszcze możemy blokować ciosy. Trafiłeś mnie. Teraz zobaczymy, czy nam się odnowi zdrowie. Jeżeli nie, to... mam jeden punkcik zdrowia więcej. Jestem ciekaw, czy coś jest w wazonach. No chyba nie. Mamy dwa punkty życia z trzech. Możemy coś kupić za 800 monet. I chyba 400 my... miejscówce, ale chyba zaryzykuję i pójdę dalej. I was not the only oracle, nor did I ever work alone. The coffins of my sisters have gone wayward. Now they lie here in the gullies of this burning ravine. Unseal them and they will guide you to the next gate. Okej. Najgorsi są ci magowie. Oj. Pozostań w okręgu.
Mamy bronić tylko chłopak. Po nas. Albo jeszcze nie po nas. Co to jest? A, powrót na górę. Okej. A, jednak przegraliśmy. W sumie tu nie ma przegranej. Zawsze jest wygrana. Zawsze coś zarobimy. Zawsze coś będzie na ulepszenie naszego sprzętu. Enter the portal. Your odyssey begins here. Ale mamy 535 monet, więc jakiś pierścień będę mógł kupić. Pierścień zdrowia na pewno bym chciał. Za 250. Zostaje nam 200 monet. Kurczę, broń palna. Oszczepa nosa nie mamy. Wilcze doły. Przy pomocy sztyletów. Nie jest sztylet. Korony kosztują 300. Tego nie wezmę. O kurczę, mogliśmy wziąć osłonę miotaną. Bierzemy się za akolitę. Podróż do Elysium. Bo Exodus jest dużo cięższym i to dodali gdzieś tam później w aktualizacjach. Zobaczymy, co nas teraz czeka w tym tej pętli. To już widzieliśmy. Tak mi się wydaje. To te rozpalanie to już było. Więc lecimy dalej. Wow. Nie wiem, czemu parowania nie używam. Podobnie w Sekiro też, tak jakoś z tym parowaniem tu mnie jest różnie. Biegną za mną. Weźmy sobie te piekielne sztylety jeszcze. 100 ich mamy. To nie był sztylet. Dobra, pod F-ką się zrzucę te sztylety. Okej. Tu nic nie mamy do zrobienia, więc po prostu sobie o, doskoczymy dalej.
uzupełniamy zdrowie i lecimy dalej. Used for nothing else but the Acolytes' unspeakable rituals. Rid us of their heresy. Burn their profane temple to the ground. Fajne jest to, że nigdy nie wiemy, co dostaniemy. Tutaj każda arena może być losowa. Cieśń zapój z styletami i pas i osłona, ciekawe. 25 zabójstw, 1 punkt zdrowia. Tylko 25 zabójstw to jest trochę sporo. To też jest fajne. Pierwszy albo trzeci bym brał. Tylko 9 osób bym mógł zrobić, bo mam 93 letów. Dobra, bierzemy to. Ajajaj. Oj, coś mnie trafiło, nie fajnie. Czym ja tak kuję? Broń mi się zmieniła i to nie było dla mnie korzystne. Nawet nie wiem kiedy. Chyba, że to była ta pochodnia. Dobra, kupiliśmy tą osłonę miotaną. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. To było proste. Zbosteruj. Bierzemy mazmat. Lecimy dalej. Ładunki wzięte, to też. Deimos and Phobos own these lands. Together they have chained the Minotauros to a Deximulos Iscara, an altar of sacrifice. Slay the statue beast and earn your passage to the next realm. Bestia postać cień posągu mamy pokonać. Oj, szturchnąłem mikrofon niechcąco. Lecimy po kartę. Szkolenie strzeleckie bierzemy. I lecimy w tamte miejsca. Zobaczymy, co to jest za
Minotaur. O, tu coś jeszcze jest do wzięcia. The law of fate, where those that faint from the sight of truth and forget the divine example shall gain weight and sink into the earth. O kurde. A, bo wrogowie wszędzie mogą wpadać, więc... mogą siebie nawzajem atakować. Zeusa. Ja tu mam pójść ogólnie. O, co trafił mnie. Nie lubię was, magowie. Musimy stąd uciec. Bo oni się będą pokazywali nam non-stop. O, ja muszę tam znaleźć drogę. O, najgorzej. Oj, ta osłona to w ten sposób działa. A, tu jest przejście chyba. Dokładnie. $1200 monet, to jest dość sporo. Kojarzę dwa życia, więc... ja nie wiem, co zrobić. No tak by się mogli kupić jedną koronę, z tego co się nie mylę. Albo jakiś jeszcze pierścień, więc... chyba wolę na razie wyjść. Piorun, dokładnie. A, tu są jeszcze dodatkowe efekty. Może dla odmiany pójdziemy z tym pistoletem. Szkoda, że nie mogę sobie tutaj go wypróbować. Aktywujemy. Okej. Czy ja zostawiam te, czy mam te karty aktywne? Okej.
Okej. Sztraciki sobie weźmiemy. Mamy 3. Mniej nadchodzących wrogów. Czy ja mogę stąd wybrać tylko jedną rzecz? I tu była... broń moja? Together they have chained Minotauros to a Dixilos Iscara, an altar of sacrifice. Slay the statue beast and earn your passage to the next realm. Minotaura tu już znamy. Miasmata z powrotem bierzemy, bo to było fajne. Weź przeładuj. Rama zamknięta. No to był wolny. Ładujmy. Po nim nie. Danakę za trafienia w głowę. Miałem te pioruny z którejś opcji, ale już nie pamiętam której. Strewn around this ravine to renew the passage.
palace, there must be assembled at an optimal vantage point. Take the parts to the left, facing the blocked passageway. Wezmę sztylety. Musimy tam dotrzeć. Kurczę, spadłem. Mogłem tam to podnieść. Gdzie ty jesteś? Wow, co to było? Nie strzelamy teraz. Właśnie, iść tam czy nie iść tam? Ogólnie nie wiem, co to jest, ale to jest chyba skrzynia, więc ja bym tam to chciał pójść. Tak, skrzynia. A skrzynię to my chcemy, bo to będzie nowa broń jakaś. Okej. Okay. Mamy broń odblokowaną. A my idziemy w kolejną strefę. Życie. Osłona miotana do Panteonu i wracamy, bo mamy wszystko na maksik. You are not supposed to be here. We have been led astray from our path. There must be an interloper between us and the labyrinth. Z pistoletem mam wrażenie, to jest taki lekki easy mode. Teraz nie ma znacznika, gdzie iść. Wow, to wygląda na bossa tej areny. Hmm.
portal pirów. Mamy jeszcze te sztety, nie? Dość potężne są. Dobra, portal jest zniszczony. No w Sorsach, druga faza. Tu nic. Wow. Okej. Dobra, ten leży. Ich na sztylety możemy brać. This unsettling realm is far from where we need to be, Pariah. Find a way out. Tu chyba nic więcej do podniesienia nie było. Mamy do stawu dotrzeć. Co najgorsze, kończy mi się czas na odcinek. Nie sądziłem, że tak długo będę grał tym pistoletem, że tak daleko dojdę. W sklepie Panteonu wykupiono nowe rzeczy. Zdrowie plus jeden, okej, okay, okej. Jakaś nowa broń. Dobra, ale ja i tak bym chciał już to zapisać, ten postęp, wymienić sobie broń. I zobaczyć, co nas się blokowało ogólnie. No i pięknie. Ja nie stać nas na broń. Jeszcze jest EOS. I to też jest fajne. Ja na razie nic nie ulepszam, bo bym skoczył na jeden run, jak będzie coś dalej. Więc na ten moment grał z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!